Marek Wzorek, autor książki pod tytułem Od hierarchii do turkusu. Marku, zapraszam Cię na miejsce honorowe. To ja jako organizator powiem, co się będzie działo. Mamy cztery części naszego spotkania. Pierwsza to jest, ja będę zadawać pytania Markowi, tak żeby przybliżył nam temat książki, proces powstawania, ale też dla kogo jest ta książka. Druga część to zaprosimy gościa, który jest również wymieniony w tej książce. Trzecia część będzie dla Was, czyli liczę na bardzo dociekliwe pytania, na które będą odpowiadali panowie. No i ostatnia część, najprzyjemniejsza dla autora, czyli podpisywanie książek. Także zaczynamy. Ja Marka poznałam w organizacji Toastmasters i wiecie, to jest tak, że poznaje się człowieka z zupełnie innej strony. I powiem Wam szczerze, że dopiero teraz, jak przeczytałam książkę, to poznałam Marka z zupełnie innej strony. Książka jest, oczywiście tytuł wiele mówi, ale też może stawiać wiele pytań. Ja mam takie spostrzeżenie, że to, co nas dzisiaj otacza, jeżeli chodzi o firmy, to najczęstszy model, który się zdarza, to model hierarchiczny, tak? Czyli piramida, na górze jest szef, później są poszczególne szczeble i aż do pracownika podstawowego. I zawsze jest góra, dół, jest szef, podwładny, więc wydaje nam się, że nie można inaczej. Więc Marku, pierwsze moje pytanie, tak żeby doprecyzować to hasło. Co to jest firma turkusowa? Ciężkie pytanie. Dziękuję za pytanie. Z jednej strony łatwe, z drugiej strony trudne, bo już kilka książek na ten temat powstało, moja jest kolejna, ale może rzeczywiście zacznę od tego, jak chronologicznie powstało. Frédéric Laloux napisał książkę Pracować inaczej w roku 2014 i praktycznie to on w dużej, jemu głównie zawdzięczamy stworzenie tej nazwy. I w książce swojej zebrał 12 firm, które zarządzane są w bardzo innowacyjny sposób. I co jest ciekawe, że te 12 firm o sobie zupełnie nie wiedziały, a on znalazł pewne elementy wspólne. One są z różnych branż, z różnych części świata, różnych wielkości, a okazało się, że analizując ich, znalazł takie trzy wspólne filary, które są dla nich wspólne. Pierwszym filarem jest samozarządzanie. Właśnie od tego, od czego zaczęłaś, czyli że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej hierarchicznej piramidy, w której na samej górze jest prezes, na dole są pracownicy najniższego szczebla, to okazało się, że wszystkie te firmy, wszystkie tych 12 firm ma zupełnie inny model działania, zupełnie inną strukturę. Że odchodzą od takiej pionowej, a są to często struktura sieci, struktura 3D, układ solarny jest jednym z takich struktur. Czyli to jest taki jeden element, to się nazywa samozarządzanie. Oprócz struktury jest kilka innych elementów, które mówią o tym, że one są zupełnie inaczej zarządzane, zupełnie inaczej funkcjonują. Takim najbardziej ekstremalnym przykładem samozarządzającej się organizacji jest firma Burzorg, założona w roku 2008, a ma posiadająca już 14 tysięcy pracowników. Jest to firma z pielęgniarkami, 14 tysięcy pielęgniarek pracujących w samozarządzających zespołach. Tak? Tam nie ma szefa. To był pierwszy element. To był pierwszy element. Drugim elementem jest pełnia. Co to znaczy? Pełnia człowieczeństwa, czyli coś takiego, że w firmach, firmy otwierają się na to, żeby odkrywać taką pełnię człowieczeństwa, żeby doszukiwać się, czym tak naprawdę jest człowiek. Czyli i trójca. Okazuje się, ciało, umysł i dusza. Dokładnie, okazuje się, że właśnie w tych firmach są pewne praktyki, które pozwalają na odkrywanie nie tylko tej sfery fizycznej, do której my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni w tradycyjnym zarządzaniu, ale również sferę umysłową i sferę duchową. I też ten drugi filar też jest odpowiedzialny za taką dążenie do spełnienia, do szukania też, czym jest to nasze człowieczeństwo. I trzecim filarem jest ewolucyjny cel.
jest to, tutaj ewolucyjny cel ma takie dwa aspekty, że z jednej strony jest takie działanie ad hoc, odchodzenie od szczegółowego budżetowania, od szczegółowego kontrolowania też tych budżetów, a z drugiej strony jest odkrywanie własnej misji, własnego tak zwanego sensu istnienia. Po angielsku to jest purpose, co jest oryginalnie jako ten trzeci filar, czyli bardziej co jest tym naszym takim sensem funkcjonowania, bo okazuje się, jak zaczynamy patrzeć na każdego z nas, to się okazuje, że każdy z nas jest inny. Potwierdzam. I każdy ma inne cechy i jak zaczynamy patrzeć na to, dlaczego my jesteśmy na tym świecie, to każdy z nas ma coś innego do zrealizowania. I właśnie firmy te, dbające o ten trzeci filar, również pozwalają na to, żeby szukać tego czegoś, co jest naszym spełnieniem, jak i spełnieniem samej firmy, dlaczego ta firma funkcjonuje. Marku, to brzmi tak trochę górnolotnie i bardzo duchowo. Pytanie, czy to się opłaca? Czy firmom się to opłaca, właścicielom, pracownikom? Właśnie nie jest to do końca jeszcze przebadane, żeby mógł powiedzieć, jako, nie wiem, któryś z profesorów potwierdził, przeprowadził badanie, jest rzeczywiście korelacja. Natomiast konkretne przykłady tych wszystkich firm, tych 12 firm, które są opisane w książce, oprócz tego wiele firm, które, tak jak ja w swojej książce opisałem, sześć firm. Mamy tutaj jednego przedstawiciela, którego za chwilę poprosimy. Najczęściej są to firmy, które bardzo szybko się rozwijają. Ludzie tam pracują z zaangażowaniem, dobrze im się pracuje i dodatkowo ci ludzie mają autonomię, taką wolność funkcjonowania. Także ja mam pytanie, jest za tym jakiś sukces biznesowy również. No właśnie, chcę zapytać o ten sukces biznesowy. Czy właścicielowi firmy, który ma określoną już zastałą strukturę, czy opłaca się przeprowadzić cały proces po to, żeby zyskał no, pieniądze, ale też i może spokój, tak, w zarządzaniu? Z mojej perspektywy jak najbardziej tak. Zaprosimy tutaj Janka, też na pewno potwierdzi. Jak już ktoś jest po tej drugiej stronie i przetestował to u siebie, to wie, że to się bardziej sprawdza, tak? Ponieważ miło się pracuje w atmosferze, w którym ludziom się chce przychodzić do pracy, w którym wszyscy są uśmiechnięci, w którym tworzą nowe rzeczy i nie ma takiego systemu kar i nakazów i kar kontrolowania. Także taki długofalowy efekt na pewno jest, że to się bardziej opłaca, a niestety minusem jest coś takiego, że to jest bardziej skomplikowany system do wdrożenia. Okej, okay, tak? Czyli sam proces wdrożenia jest... Dokładnie, tak samo jak na przykład, bo w mojej książce znajdziecie też historię, jak do tego doszliśmy. I to ja wspomnę, że Marek był prezesem konkretnej, mierzalnej firmy i był odpowiedzialny za budżety, za ludzi i byłeś w środku tej przemiany. Tak? Opowiedz nam trochę o tym. Dokładnie. No, większość tych firm, które są opisane w książce Pracować Inaczej, jak i też tutaj, one często nie wiedziały o tym, że są turkusowe. Tak? Ja też dopiero w 2017 gdzieś na jakimś spotkaniu najpierw web dewelopera zatrudniłem, później gdzieś się pojawiłem na spotkaniu Management 3.0, takie meetupy i ktoś mi powiedział, żebym przeczytał sobie tamtą książkę. Wziąłem książkę i czytając ją się okazało, że to, co my robiliśmy w Igusie i firma cały czas robi, jest naprawdę bardzo zbliżona do tego, że można by ją nazwać turkusową organizacją. Jak zmieniała się ta firma i no to zmieniało? Jest rzeczywiście, tak patrząc od chronologii, no to ja dołączyłem do tej firmy w roku 2008. Przyszedłem tam, jak był 7-osobowy zespół. No i oczywiście wtedy na tamten czas nikt nie mówił o tym, że to jest jakichś turkusowych organizacji, nawet takiego zwrotu nie było. Natomiast myśmy słuchali sami siebie, mieliśmy taki właśnie ten model organizacyjny oparty na układzie solarnym, w której w centrum jest klient, działy krążące dookoła klienta, prezes na zewnętrznej orbicie. No i tak jakby to nas nakierowywało do tego,
że tak naprawdę tego naszego szefa słuchamy mniej, jak takim głównym klientem dla mnie i moim przełożonym szefem to był tak naprawdę każdy z naszych klientów, których czy mieliśmy. Czy to była inicjatywa tu polska, czy to przyszło z góry? Jak ja dołączyłem w roku 2008 do firmy, to już to było tak jakby ustawione w roku 85, to jest taka ciekawa historia szefa całej firmy, syna założyciela, że on trafił do najpierw zrobił studia w Stanach Zjednoczonych i tam profesorowie w Stanach Zjednoczonych mu powiedzieli piękne historie, że niebo nie ma granic, możesz rozwijać biznes nie wiadomo jak. I on w to uwierzył. On w to uwierzył, przyjechał do Niemiec, trafił do dużej korporacji, do firmy, która... Wolę nie mówić nazwy, natomiast trafił gdzieś na jakiś dolny szczebel tej całej struktury, ogromnej struktury organizacyjnej i miał bardzo dużo pomysłów, co można by poprawić. Przekazywał to do swojego bezpośredniego przełożonego, który był ponad nim, no ale niestety te jego pomysły trafiały w próżnię, ponieważ ten z drugiej strony szef, zamiast patrzeć na swoich pracowników, którzy w tej takiej strukturze są tam, to patrzył do góry, ponieważ tam jest osoba, która decyduje o awansach, o pensji, dlatego no, niestety nie słuchał tego Franka. No i Frank stwierdził, że szkoda mu jego czasu i energii, odchodzi z tamtej firmy i przejdzie do małej firmy swoich rodziców. To praktycznie była wtedy garażowa firma, to był rok 85. No i stwierdził, że tu jest problem w tej całej, w tym, że on stracił zaangażowanie w tej korporacji, żeby tam cokolwiek robić, że problem jest w strukturze, że trzeba zmienić strukturę. No Marku, i to jest ciekawe, że ta historia, którą ja teraz mówię, że jest praktycznie każdy z tych prezesów albo z tych założycieli turkusowych organizacji ma bardzo podobną historię. Doszedł do jakiegoś limitu swojego własnego, limitu organizacji, no i stwierdził, że trzeba to zmienić. Również w twojej książce przeczytałam i cytujesz też badania, między innymi też z rynku polskiego, że prawie 1 800 000 osób cierpi na depresję i te koszty stresu doświadczanego w pracy wciąż rosną. Dokładnie. Czyli no to jest to, co właśnie też my dochodzimy, korporacje tak samo, duże korporacje, firmy też to zauważają, że my dochodzimy do takiego momentu, w którym przestajemy znajdywać rozwiązania, które mieliśmy, które stosowaliśmy do tej pory. Że na przykład ludzie dochodzą do jakiegoś kresu limitu fizycznego. Tak? Ja znam wiele osób... Wypalają się, tak? Wypalają się. Ja znam wiele osób, którzy są byli na stanowiskach dyrektorów, prezesów i albo się zetknęli z zawałem serca, albo z jakimś ogromnym problemem zdrowotnym i stwierdzili, oni z tego wszystkiego rezygnują i zaczynają robić coś innego. Tak? I dobrze, że to jest. Dobrze, że to korporacje, firmy zaczynają zauważać i zaczyna być rzeczywiście jakaś tendencja, które albo to nazywamy turkusowymi organizacjami, albo jakimś well-beingiem, o które zaczynają firmy dbać. Także tak jakby z kilku różnych miejsc zaczynamy zauważać to, że ten model zarządzania, który mieliśmy, się powoli kończy, tak? Ponieważ też się zmieniają pokolenia, wchodzą nowe pokolenie młodych ludzi, którzy chcą też inaczej żyć. Tak? Też mnie bardzo poruszył ten fragment, w którym przytaczasz badania, eksperymentu, tak? Z 1961 roku Stanleya Milgrama, który powtórzył te badania, bo był zszokowany, że ludzie tak reagują. Ludzie oduczają się samodzielnego myślenia, zdając się na autorytet. Polecam, żeby zajrzeć do tych badań, bo pod wpływem właśnie autorytetu ludzie po prostu mogą krzywdzić innych ludzi. I ja na ten temat też właśnie napisałem w książce i też odnoszę się do II wojny światowej, ponieważ II wojna światowa nas nauczyła bardzo dużo. Tak? Stanley Milgram stwierdził, że
musi pojechać do Amerykanin. On stwierdził, że musi pojechać do Niemiec i sprawdzić na narodzie niemieckim, jak oni mogli doprowadzić do czegoś takiego, że doprowadzili do Holokaustu, do nazizmu, do II wojny światowej. I stwierdził, że zanim pojedzie do Niemiec, on przeprowadzi najpierw takie badanie badające autorytet w Stanach Zjednoczonych. Tak? Badanie jest dość skomplikowane, nie będę go tutaj autorytetu. Wpływ autorytetu, ale się okazuje, że jak człowiek staje w uniformie przed drugim człowiekiem i mu mówi, masz to zrobić, to ludzie przestają myśleć i wydawałoby się dochodzi mądrzy, do czegoś normalni takiego, ludzie. Że przestają myśleć i słuchają tej osoby, ponieważ ona ma autorytet. I on po tym, co on przebadał w Stanach Zjednoczonych, on mówi, on nie musi jechać do Niemiec. To nie jest niemiecka cecha, to jest cecha ludzka. Także autorytet niszczy nasz naturalny sposób myślenia, nasze odczuwanie, że my przestajemy się zachowywać w stosunku do drugiego człowieka jak człowiek, tylko właśnie oddalenie jednego człowieka od drugiego powoduje to, że jeśli ktoś jest tylko cyferką po drugiej stronie korporacji, to ja jestem w stanie go nawet skrzywdzić, jestem go w stanie zabić, ponieważ dla mnie to już nie jest człowiek. Tak to też jest bardzo dobrze ten eksperyment Stanleya Milgrama pokazał, że ludzie, którzy są badani, jak oni siedzą koło siebie, to ja bym ciebie w takiej sytuacji, jeśli bym był badany, ja bym ciebie nie skrzywdził. Natomiast jakby mnie już posadzono po drugiej stronie galerii tutaj Arkadia i bym byłabyś dla mnie jedynie cyferką, to większa ilość osób niestety by skrzywdziła taką osobę. Tak? Także Marku, to jest szokujące. To zapytam teraz o twoje doświadczenia, ale też obserwacje rynku polskiego. Pytanie, czy Polska i biznes polski jest gotowy na turkus? Ja jestem optymistą. Czyli wierzymy, że jest. I choćby nawet tutaj z panem rozmawiałem przed rozpoczęciem, który pracuje w branży bankowej, że my w Polsce jesteśmy bardzo takim otwartym narodem na nowości. I jak są na przykład takie narody jak niemiecki, który jest bardzo tradycjonalistyczny, to akurat mówiliśmy o Portugalii, taki też bardzo tradycjonalistyczny. I my w Polsce, przez to, że mamy ogromne zapaści w pewnych obszarach, że my pewnych rzeczy, na przykład faksów, nie mieliśmy za wiele możliwości stosować. W ogóle nie stosowaliśmy pagerów. Tylko my od razu, przez to, że mamy te zaszłości, to my od razu wchodzimy na najwyższy poziom tak jakby technologii, na najwyższy poziom tego, co się pojawia w świecie. My przeskakujemy. Mm-hmm. Tak? I dlatego na przykład jak pojedziemy do Niemiec, to w każdym miejscu, u nas w Polsce praktycznie wszędzie możemy płacić zbliżeniowo, a w Niemczech już nie do końca w każdym miejscu. Także jesteśmy bardziej rozwinięci w pewnych obszarach niż na przykład Niemcy, niż Japonia, którzy na przykład cały czas oni są przyzwyczajeni do faksów i używają faksy w firmach. Tak? Także ja, to jest taka moja misja, że ja wierzę, że my jesteśmy w stanie to zmienić. Tak samo jak kiedyś Edward Deming ze Stanów Zjednoczonych pojechał do Japonii, tam zaczął edukować inżynierów w Japonii i oni się rozwinęli w takiej metodzie zarządzania lean manufacturing, lean management i oni są od tego znani. Mhm. Tak samo ja z moim pozytywizmem i to, że czasami okej, mi to też pomaga. Ja wierzę w to, że my jesteśmy w stanie to zrobić i jest wiele firm, jak zaraz usłyszycie historię Janka i przeczytacie historię Janka i firmy Software Mill, że w Polsce naprawdę, jak się popatrzy na software house'y, na startupy, mamy bardzo dużo firm, które naprawdę zarządza w bardzo innowacyjny sposób i jesteśmy już na najwyższym globalnym poziomie zarządzania i przeskoczyli. Marku, a powiedz mi, co mogą zrobić ci, którzy już zarządzają firmą bądź odpowiadają za zespoły w firmach? Czy jest jakiś przepis, żeby zabrać się do tego tematu, czyli zmieniać kulturę organizacyjną, aby stała się turkusowa? Okay. Jak
najbardziej. Są proste trzy sposoby. Przeczytać książkę, przeczytać książkę, okay, zastosować. Książka i edukacja na pewno, od tego można zacząć, ale takie trzy sposoby, które najłatwiej można powiedzieć o tym, że ten skomplikowany proces, jak wdrożenie turkusu do organizacji, jeśli nawet można mówić o czymś takim, ale zmianie kultury organizacyjnej, żeby była bardziej turkusowa. Czyli tak, pierwszy sposób z tych trzech to jest to, że albo mnie, albo podobne firmy, które zajmują się zatrudnić tym. Zatrudnić markę, to już wiemy. Ale są też inne firmy, które się tym zajmują, tak? Najlepiej prezes, który jest na to otwarty. Czyli zacząć z góry, tak? Zacząć z góry, mhm. Dokładnie. Czyli to jest ten pierwszy sposób. I tutaj mamy przy tym, jak zaczynamy od góry, mamy dwa sposoby. Czyli albo rzeczywiście on się sam tym zajmie i będzie zmieniał swój styl zarządzania, na przykład pracując ze mną, gdzie ja jestem za niego coachem, i on zmienia swój styl zarządzania, żeby bardziej pozwalał ludziom decydować, żeby dawał ludziom autonomię, żeby na pewnym momencie włączył ludzi do zmiany tej kultury organizacyjnej. Czyli i zmienił strukturę. Przykład idzie z góry, tak? Tak, tak. Mhm. To jest ten jeden model, który jest jak najbardziej, z kilkoma prezesami w tym momencie pracuje i są bardzo fajne efekty. Jednym z takich przykładów konkretnych, których właśnie akurat ten prezes zastosował, na przykład jego pracownicy dostają prezenty na różne okazje i nawet ostatnio na Dzień Kobiet żony tych pracowników dostały prezenty. Tak? I wszyscy pracownicy są w szoku, w takim pozytywnym szoku, naprawdę. Także to jest jeden sposób. Mhm, drugi sposób jest taki, że zmieniamy całą kulturę organizacyjną, czyli rzeczywiście pracujemy wtedy, on zatwierdza, tak? Że coś takiego robimy i wtedy ja pracuję, albo też inne firmy pracują na różnych poziomach i wtedy wdrażamy tą kulturę organizacyjną. I tutaj też przy takim wdrożeniu mamy dwa sposoby, że albo gdzieś tam wprowadzamy to na taki model samozarządzania, albo to rzeczywiście robimy na poziomie takim, że niekoniecznie wprowadzamy na poziom, nie wiem, żółty, bo ja tutaj też tłumaczę inne kolory, tak, czyli bardziej kolor turkusowy to jest wręcz nie do osiągnięcia, to jest tam jacyś mnisi buddyści są od strony poziomów świadomości, tacy turkusowi. Tak, także tutaj bardziej w biznesie mówimy o kolorze żółtym. Także mamy tutaj dwa sposoby przy tej zmianie kultury organizacyjną. Albo gdzieś wprowadzamy na kolor właśnie żółty, albo gdzieś robimy tak jakby krok za krokiem, czyli na przykład z bursztynowej przechodzimy na pomarańczową, później na żółtą. Także tutaj to jest ten drugi sposób. No i jest trzeci sposób, jeśli akurat nie jesteś prezesem, nie masz wpływu takiego na tą organizację, jesteś gdzieś tam w swojej organizacji, to zadbaj o to, żeby zadbaj o rozwijanie swoich kompetencji liderskich. Zacznij dojść do takiego momentu, że to ty jesteś szefem, ty będziesz zarządzał i to ty będziesz w pewnym momencie decydował o tym, żeby zmienić tą kulturę organizacyjną w taki sposób. Czyli także być to są zalążkiem takie trzy zmian, tak? Tak, dokładnie. Okay. Tutaj to też jest, wiele osób myli, że turkusowa organizacja to jest taka, gdzie nie ma liderów, jest chaos, a to jest dość duży mit i to jest nieprawda. Najczęściej w tych turkusowych organizacjach właśnie jest wielu liderów. Tak wiele osób może przejąć inicjatywę i wtedy te firmy są właśnie przez to szybsze i bardziej skuteczne. Marku, chcę zapytać teraz, bo wiele osób myśli, marzy, chce napisać książkę. Chcę cię zapytać teraz o sam proces powstawania tej książki. Jak długo to trwało, jak się zaczęło i w ogóle dlaczego napisałeś książkę? Długa historia. Trwało to 2 lata i to jest generalnie jakaś magiczny czas, jak rozmawiam z innymi autorami, że gdzieś tak około właśnie rok, 2 lata, to jest ten taki czas. Ja myślałem, że to napiszę znacznie szybciej, a rzeczywiście razem z jakimiś poprawkami, jakbyście przeczytali pierwszą wersję, to by tam pewnie było wiele więcej znacznie rzeczy, które by były cięższe do zrozumienia. To też przeszedłem z redaktorką i prosiłem ją też
o to, żeby mi dała maksymalnie dużo informacji zwrotnej, co ja źle piszę, co powinienem poprawić. Wiem, że jestem autorem pierwszej książki, wiem, że w szkole podstawowej i w liceum miałem same truje z języka polskiego i jakby moje panie z języka polskiego by usłyszały, że ja napisałem książkę, to nie wiem. Ale... By powiedziały, że dobrze wychowały. Mogłyby się bardzo mocno zdziwić. Także gdzieś tak około te dwa lata, ja bym mógł powiedzieć, że się złożyło na to trzy elementy. Nie jestem autorem, który marzył o napisaniu książki, bo są tutaj różne są podejścia do tego. Jeszcze 5 lat temu, jakbyście mnie zapytali, czy ja napiszę książkę, tak, ja mam tyle rzeczy innych do zrobienia niż pisać książkę. Także gdzieś to się zaczęło 2 lata temu i 2 lata temu były właśnie 3 elementy, które się złożyły do tego. Z jednej strony, jak ja coraz więcej tą firmę rozwijałem i bardzo mocno też edukowałem kolejne osoby, stałem się też, wszedłem w branżę coachingu i też w taką branżę edukacji drugiego człowieka, no to zauważyłem, że też to, co mi się bardzo dobrze sprawdza, to jest pisanie, że bardzo dobrze samemu się człowiek uczy przez pisanie. Tutaj też mamy grono Toastmasterów, też samo przygotowywanie się do mów, pisanie przemówień publicznych, to też jest taki aspekt, że okej, przerabiając sobie, pisząc coś na tą mowę, to też układamy sobie pewne rzeczy w głowie i to jest ten jeden aspekt, że to jest dobra rzecz, że możemy się sami wyedukować w jakimś obszarze przez to, że zaczynamy pisać. Także to był jeden element. Drugi element to jest to, że właśnie wszedłem w tą dziedzinę turkusowych organizacji i zauważyłem, że tam jest mnóstwo rzeczy, których jeszcze wcześniej nikt nie zebrał. Tak, jest książka jedna tutaj, może większość z was nie kojarzy na przykład takiej nazwy jak Ricardo Zemler. Dużo ludzi zna Frederica Laloux i Pracować Inaczej, ale pierwszym, który dokonał takiej transformacji kultury organizacyjnej, był Ricardo Zemler i firma Semco w Brazylii w latach 80. Tak, i takich książek przeczytałem mnóstwo i stwierdziłem, że trzeba to zebrać wszystko w jednym miejscu, czyli takim drugim aspektem było to, że po prostu brakuje wiedzy, a szczególnie w polskiej literaturze biznesowej. Też nie mamy zbyt wielu autorów, którzy piszą na temat biznesu, jak w Stanach Zjednoczonych mamy od Petera Druckera i wielu innych profesorów, jak i choćby nawet coachów, inne osoby, które piszą. Tak w Polsce mamy w sumie, nie mamy tak dużej liczby autorów, którzy piszą nie o amerykańskich przykładach, ale o polskich firmach, które coś zrobiły. Także to jest drugi aspekt. No i trzecim aspektem jest to, że na konferencji teoretycznie przez przypadek, ale teraz już wiem, że to nie był przypadek. Poznałem Sylwię Lewandowską, która ona wtedy pisała książkę swoją, 5 przebudzonych talentów. Jak zaczęliśmy rozmawiać o moim doświadczeniu zarządzania, o turkusowych organizacjach, to ona mi mówi, Marek, no musisz to opisać w książce. No i rzeczywiście to był ten czyli taki trzy kroki do sukcesu. Trzeci aspekt, że stwierdziłem, ok, zaczynam pisać. Marku, zanim zaprosimy naszego gościa. To jest też ważny aspekt, który tutaj muszę podziękować Grzegorzowi Turniakowi, bo jak napisałem pierwsze 2 rozdziały, spotkałem się z nim, on jest autorem też 3 książek bodajże, albo jak nie więcej. I Grzegorz Turniak mi powiedział, ok, to masz 2 sposoby. Albo robisz to przez self-publishing, tak jak on tak zrobił też swoje książki, albo robisz to z wydawnictwem. No to ja sobie to przemyślałem, bo no to robię z wydawnictwem. No to mi mówi, ok, no to masz tutaj kontakt do tej pani, skontaktuj się z nią. No i tak rzeczywiście zrobiłem to z wydawnictwem Helion, OnePress i generalnie polecam również wam, jak planujecie napisać książkę. To już wiecie do kogo. Tak, dokładnie. Albo do mnie, albo do Grzegorza. Zanim... I już tutaj mamy kolejne osoby, które do tego zainspirowaliśmy. Mateusz, gdzie jesteś? Mateusz, kolejna książka, która tutaj będziecie kiedyś mieli spotkanie z Mateuszem. Podzieliłem się tym swoim przypadkiem z Mateuszem i również was zachęcam do tego. Oprócz tego, że się uczycie coś podczas tego procesu, to również przechodzicie wewnętrzną transformację. Jak ja 2 lata temu zacząłem pisać tą książkę, no to jestem zupełnie innym człowiekiem, też innym Markiem Wzorkiem. Także zachęcam was do tego. Żona poznaje?
Tak, że ona jest ze mną przez cały czas, także bez niej akurat żony tutaj, Swiety tutaj nie ma, ale bez niej by ta książka też nie powstała, także okay. Jest jednym ze współautorów. To jeszcze ostatnie pytanie, zanim zaprosimy gościa. Chcę zapytać, czy tego rodzaju zmiany, czyli w stronę, tak, turkusu, po drodze są inne kolory, czy stosuje się tylko i wyłącznie w firmach, w biznesie? Czy to jest tylko i wyłącznie dla biznesu, gdzie po prostu się pracuje, zarabia i osiąga sukcesy? Nie, właśnie to jest model, który się nawet można by powiedzieć, że gdzieś wyszedł z organizacji non-profit. Tak? Jedną z lepszych przykładów samozarządzania, może niekoniecznie turkusu, ale dobrze wykształcone samozarządzanie jest na przykład w Wikipedii, w organizacji Wikipedia. Jak ja gdzieś mam spotkanie na konferencji, zadaję ludziom pytanie, czy są na sali wikipedyści, proszę o podniesienie ręki, akurat coś tam rzeczywiście, jakieś hasła tworzę. Piotrze, czemu nie podnosisz ręki? Wiem, że stworzyłeś hasło. Mamy tutaj... I właśnie to jest jeden z przykładów organizacji, która może niekoniecznie jest turkusowa, ale gdzie ma bardzo dobrze wykształcone ten aspekt samozarządzania. Wikipedia jest największym ludzkim projektem, jaki realizujemy jako ludzie w historii. Nie było nigdy w historii ludzkości takiego projektu, który realizuje kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie i to jeszcze za darmo. I to jeszcze w takim po to, żeby dzielić się wiedzą i edukacją z innymi, żebyśmy się stali bardziej światłymi, bardziej wyedukowanymi ludźmi. Tak? I to robią ludzie, którzy po prostu w pewnym momencie czują, że coś chce się dzielić z innymi. Mhm. Tak? I to jest właśnie przykład tego, że jak pytam takiej osoby, czy ma szefa, czy taki wikipedysta podnosi rękę, czy ty masz szefa, nikt z nich nie powiedział nigdy, że ma szefa, tak? Ponieważ tam jest cały proces, jest bardzo dużo transparencji. Ja na przykład jak zacząłem pisać jakiś artykuł, to mi później kolejnych dwie osoby mi wyszczególniły, jak ja źle to opisałem. Mhm. Także to jest też proces, który człowiek musi się zacząć nauczyć, tworzyć te hasła. No i właśnie to jest jeden z przykładów może nie turkusowej organizacji, ale tego właśnie innowacyjnego sposobu zarządzania. Jak są też tutaj na tej sali, ja wiem, że są ludzie z biznesu, to pomyślcie, co się stało z rynkiem encyklopedii, takich tradycyjnych encyklopedii. Były dwie encyklopedie. Brytanika, największa, długa historia, ponad 100 lat. Druga francuska. Weszła Wikipedia na rynek, praktycznie te dwie zostały zdegradowane. Także tutaj to też jest bardzo szybki model rozwijania biznesu, jeśli się to zrobi dobrze. To samo jest z rynkiem. Firma Morningstar w Stanach Zjednoczonych zrewolucjonizowała sposób produkcji pomidorów i cały rynek pomidoru, przecierów pomidorowych. Zapraszamy do książki. Dokładnie, zapraszamy do książki, dokładnie. Nie powiem wszystkiego. Nie opowiemy tu całej książki. Mam teraz przyjemność zaprosić gościa, który jest też bohaterem w tej książce, ponieważ cały dział... Mam sobie pójść, czy nie, czy mam nie, zostań, zostań. Jesteś tutaj gospodarzem. Ponieważ część książki jest przeznaczona na wywiady, które przeprowadził Marek z wybranymi organizacjami, które są albo na drodze do turkusu, albo są prawie turkusowe, albo są turkusowe. Więc mam przyjemność zaprosić tutaj na to wolny fotel Jan Zborowski. Zapraszamy. Mikrofon jest. Proszę sprawdzić, czy jest włączony. Dobry wieczór. Tak działa. Jest. Pan Jan jest z firmy Software Mill. I w książce jest napisane, że jest to firma 40 prezesów. Gdyby pan mógł to wyjaśnić, co to znaczy? Jasne. Może zacznę od tego, że Software Mill jesteśmy firmą polską całkowicie, bo często jest zarzut, że turkus się udaje, ale to tylko musi być firma zachodnia, bo my tu w Polsce nie potrafimy nic dobrego zrobić, więc chciałbym od razu już zdementować, że potrafimy wiele rzeczy zrobić i często to, co już Marek wspominał, wyprzedzić często jakieś kraje, które nam się wydaje są wysoko rozwinięte i to także w obszarze zarządzania. My zajmujemy się na co dzień tworzeniem oprogramowania za zamówienie, a mamy dość nietypową strukturę organizacyjną, stąd też ta nazwa 40 prezesów. Jesteśmy firmą, której kultura organizacyjna opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich
i to od samego początku jesteśmy firmą w 100% zdalną. Nie posiadamy żadnego biura. Każdy z nas pracuje z dowolnego miejsca w Polsce. Mamy też osoby, które współpracują z nami z Singapuru, bo tam wyjechały koleżanka ze swoim mężem i tam teraz obecnie mieszkają inny kolega do Holandii. Nie mamy biura, każdy pracuje z dowolnego miejsca, gdzie ma internet. Kolejnym filarem naszej organizacji jest całkowita transparentność. Każdy w firmie wie, jak są podejmowane decyzje, jaki jest poziom wynagrodzeń, jaki jest wynik finansowy spółki. I wydaje nam się, że to jest jedno z podstawowych narzędzi, którym dysponują prezesi. Mają informację kompletną na temat spółki, na temat jej wyników finansowych i na tej podstawie mogą podejmować decyzje odnośnie samych siebie, odnośnie zespołu, ale także całej firmy. Stąd też właśnie nazwa naszej kultury organizacyjnej firmy 40 prezesów, bo obecnie już 60, bo w międzyczasie, jak Marek pisał książkę, już troszeczkę się rozwinęliśmy i jest nas 60 osób w firmie. Są to osoby, które mają całkowity dostęp do informacji i są zachęcane i mają możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. I tutaj dodam, bo to czasami ta transparencja odnośnie do końca jest rozumiana, bo tutaj też jesteśmy, czasami się spotykamy z zarzutami, że czemu nie mówimy przejrzystość. Natomiast chodzi tutaj o to, że wszyscy wiedzą o wynikach finansowych firmy i o swoich pensjach. Tak, jak najbardziej. Zresztą jak się wejdzie do nas na stronę, jest zakładka, gdzie publikujemy ogłoszenia dla kandydatów. Jest tam podana stawka, nie ukrywamy tego, że praca w młodym, zdolnym, atrakcyjnym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie. Wszyscy mocno się angażują w proces rekrutacyjny, żeby na ostatnim etapie się dowiedzieć, że to wynagrodzenie może jest atrakcyjne, ale dla pracodawcy, bo tak mało będzie płacił, a nie dla pracownika. Więc my od razu to ujawniamy, żeby uniknąć jakichś nieporozumień i właśnie pokazać, że jesteśmy tą organizacją, gdzie dzielimy się informacją i nie ma czegoś, czymś gramy właśnie tą poufnością. Nie, traktujemy wszystkich poważnie i dajemy im do tego narzędzia. I transparentność jest jednym z tych narzędzi. To ja mam pytanie, czy firma od początku była tak zarządzana, tak ułożona, czy była zmiana? Była zmiana. Zaczynaliśmy firmę, właśnie wczoraj minęło 10 lat, jak prowadzimy firmę. Gratulacje. Bardzo dziękuję. I zaczynaliśmy dość tradycyjnie, w sensie zebrał się zespół paru osób, kilkunastu, zaczęło nas być już kilkadziesiąt osób, w sensie 20. I naturalne było dla osób, z którymi współpracowaliśmy, że przychodziły do zarządu prosić o radę, prosić o podjęcie decyzji. I jako właściciele i zarazem też zarząd zaczęliśmy dostrzegać, że jest to dość kłopotliwe, bo musimy się wypowiadać w kwestiach, o których nie mamy zielonego pojęcia. Na przykład było pytanie, czy ktoś może sobie kupić nowy komputer, czy kolejny ekran do pracy. Stwierdziliśmy, że no nie jesteśmy adresatami takich pytań, bo to pracownik wie, jakie narzędzia potrzebuje do pracy. W związku z tym to on powinien o tym decydować. Tak samo kwestia, czy może ktoś wyjechać na urlop. Czemu ja mam o tym decydować, skoro nie jestem osobą zaangażowaną w pracę z klientem? To jest decyzja do podjęcia przez pracownika w porozumieniu z klientem, bo to tam dochodzi do interakcji między nimi i ja nie jestem osobą, która powinna tutaj jakoś na to wpływać. Stąd też, jak było nas 20 osób, stwierdziliśmy, no, że już przestaje się ten model, który mamy organizacyjny, skalować. Trzeba podjąć jakieś decyzje. Albo mogliśmy zrezygnować z programowania, które jest naszą pasją, i zacząć zarządzać firmą, czyli tworzyć struktury i mówić innym, co mają robić, jak podejmować decyzje. Mogliśmy zatrudnić sobie zewnętrzny zarząd, który z kolei nam także jako właścicielom by mówił, co mamy robić. No i wybraliśmy trzecią drogę. Mianowicie stwierdziliśmy, że dajemy narzędzia zespołowi, żeby mógł się samoorganizować i mógł samodzielnie decydować o tym, co się dzieje z danymi osobami, z projektami, no i także z całą firmą. Myślę, że to też dodatkowo była, może nieświadomie, ale też odpowiedź na to, jak spowodować, żeby osoby, które wkładamy bardzo dużo wysiłku, żeby pozyskać wspaniałe osoby do współpracy,
co zrobić, żeby te osoby dalej chciały z nami współpracować. I jako taki zarząd, który gdzieś tam jest daleko, nie jest w stanie zaadresować każdego problemu, który każdy jako indywidualna osoba pewnie mamy. I myślę, że taka właśnie wypłaszczona struktura organizacyjna i zachęcenie do podejmowania decyzji zespołu spowodowało, że jeżeli ktokolwiek z naszego zespołu czuje, że firma powinna iść w jakimś innym kierunku, że jest coś, co mu przeszkadza w dalszym rozwoju, to on jest tą, czy ona tą osobą odpowiedzialną za to, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem. Nie należy spodziewać się, pracując u nas, że ktoś przyjdzie i załatwi za nas, zdefiniuje jakiś problem, pomoże go rozwiązać. Nie. Skoro jesteś u nas w firmie, to musisz podjąć wyzwanie i być odpowiedzialnym także za siebie i także znajdować jakieś kwestie, które są dla ciebie niewygodne i je usuwać. I w ten sposób poprawiać organizację i powodować to, że chce ci się dalej współpracować. To ja mam pytanie o ten proces przemiany. Mhm. Czy zrobiliście to sami, czy czerpaliście wsparcie i pomoc z zewnątrz? Zrobiliśmy to w 2013 roku i tak jak Marek wspominał, książka Lalu dopiero okazała się w języku angielskim w 2014 roku. I też tak jak Marek, dopiero chyba właśnie w 2017 roku dowiedzieliśmy się, że jesteśmy organizacją turkusową, bo no jakoś to do nas nie docierało, że coś takiego istnieje i że ktoś już coś takiego zrobił przed nami. Myślę, że nasza droga była, jako firma programistyczna prowadzimy projekty zgodnie z metodą Agile, czyli małymi krokami analizujemy to, co się dzieje w danym okresie i wprowadzamy jakieś zmiany. Jeżeli widzimy, że te zmiany są dobre, no to one stają się częścią naszej kultury i tak znowu poprawiamy cały czas nasz proces. I myślę, że właśnie to się z tego wzięło, nasza chęć, znaleźliśmy jakiś problem. Problemem było to, że jako właściciele zaczynamy podejmować decyzje za ludzi w obszarach, w których nie jesteśmy kompetentni. Więc poszukaliśmy rozwiązania. Naszym pomysłem było to, że trzeba dać zespołowi narzędzia do tego, żeby mógł podejmować takie decyzje. I podążyliśmy tą drogą i później znowu się spotkaliśmy za jakiś czas i się zastanawialiśmy, czy to był dobry krok, czy zły. Jeżeli dobry, no jak pokazuje historia dobry, no to zostawiliśmy to rozwiązanie, a znowu zaczęliśmy szukać jakichś obszarów, w których moglibyśmy być lepsi, które są jakimś, stanowią jakąś blokadę dla dalszego rozwoju naszej organizacji. To ja mam pytanie, czy ktoś... A ja tutaj mogę coś dodać, tak? Jedną rzecz, ponieważ to pytanie, które zadałaś, tutaj Janek by mógł naprawdę bardzo długo omówić, a jest to opisane w książce. Także jest to rozdział 6, w którym właśnie to jest niesamowite, że jak pierwszy raz się spotkałem z Jankiem, to co właśnie wyróżnia tą firmę, to jest to, że też, i to też wielokrotnie rozmawialiśmy, że ta metoda działania open source'owego, która jest w firmach informatycznych, czyli że ja robię coś, tworzę coś razem z wieloma innymi ludźmi, jak cały Linux, powstał, tak? I to jest to, że ty za każdym razem mówiłeś, że jesteś otwarty, że chcesz się dzielić. No i w sumie to też jest takie podejście jest w firmach software'owych, że z jednej strony to, co jest w książce, zobaczycie cały ten proces, że wyście się bardzo mocno inspirowali Valve Software, tak? Tak, Valve Software, ale także wspomniałem wcześniej firmą od przetwórstwa pomidorów. I to jest znowu kolejny mit, który krąży poza tym, że w Polsce to nie da się tego zrobić, to, że my zatrudniamy inżynierów oprogramowania i jakoby zatrudnianie tych ludzi powodowało, że mamy jakieś lepsze predyspozycje do tego, żeby zorganizować naszą firmę. Okazuje się, że firma The Morning Star zatrudnia często imigrantów z Meksyku, nie znających zbyt dobrze języka angielskiego, zajmujących się sezonowo zbiórką pomidorów i okazało się, że poziom zaangażowania tych pracowników jest taki jak kadry kierownicze średniego szczebla w korporacjach. I myślę, że to jest jakiś klucz do sukcesu. Po prostu uwolnić potencjał zespołu, uwolnić potencjał pracowników i pozwolić im być ludźmi wolnymi i decydującymi o losach samego siebie,
pozwolić im rozwijać się, a to powoduje, że ciągnie całą firmę także do dalszego rozwoju. To też przytoczę cytat z książki, które Marek też zastosował, że Instytut Gallupa zrobił badania, które wykazały, że tylko 40% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, w tych tradycyjnych, hierarchicznych. Ja mam pytanie, czy w trakcie tej przemiany, czy ktoś odszedł? Nie, nikt nie odszedł, ale warto zwrócić na to uwagę, że zmiana modelu organizacyjnego firmy jest bardzo dużym przedsięwzięciem i trzeba je podejmować bardzo odpowiedzialnie. To jest zmiana na żywym organizmie. Organizacja to są ludzie, ich historie, ich obawy i trzeba to brać pod uwagę. My, kiedy przechodziliśmy zmianę naszej kultury organizacyjnej, byliśmy organizacją no niewielką, 20-osobową, a mimo wszystko cały ten proces trwał mniej więcej pół roku. Głównie ze względu na finanse, bo wynagrodzenia u nas w zespole były wcześniej, każdy negocjował indywidualnie i zarabiał wedle potrzeb. W momencie ujawnienia wynagrodzeń te potrzeby się drastycznie zmieniły. No ale tak jak było wspomniane na początku, powiedzieliśmy naszemu zespołowi, teraz jesteście prezesami, myślcie jak prezesi. Musicie nie tylko myśleć o sobie, musicie myśleć także o kolegach z waszego zespołu, ale także musicie patrzeć w perspektywie całej firmy, jak zorganizować system wynagrodzeń tak, żeby firma dalej mogła prosperować, ale także, żeby sprostać oczekiwaniom nie tylko swoim, ale także osób, które pracują na innych stanowiskach. I to był proces, który trwał i spowodował pewnego rodzaju zatrzymanie rozwoju firmy na mniej więcej pół roku, ale uważam, że niesamowicie zjednoczył zespół, niesamowicie spowodował to, że osoby z naszego zespołu dogłębnie przeanalizowały, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, skąd się biorą pieniądze, jak to jest, że ten VAT to trzeba oddać do Urzędu Skarbowego i jego jest aż tyle, jak to jest, że trzeba zapłacić podatek dochodowy, że są koszty, które nie są kosztem podatkowym. I myślę, że to wszystko zaprocentowało tym, że zespół jest dużo bardziej świadomy, czym jest firma, jak ją się prowadzi i no jakie konsekwencje mają ich decyzje. To ja przechodząc płynnie do trzeciego etapu, czyli pytań i odpowiedzi, chcę zadać to pierwsze pytanie, może do obu panów. Czy są takie organizacje, w których to się nie sprawdzi? Ta struktura. Czy się tutaj zgodzimy razem? No. Ja dzisiaj na ten temat myślałem. I jak wcześniej jeszcze odpowiadałem, że ciężko by było mi sobie wyobrazić to, żeby straż pożarna działała w taki turkusowy sposób, to dzisiaj po przemyśleniu stwierdzam, że mogłaby działać w taki sposób. Tak? Ponieważ działanie na zasadzie takiej turkusowej, to wcale nie znaczy, że my zapominamy, jak się zarządzało wcześniej. Tak? Gdzieś nasz sposób decydowania nas, Polaków, o naszym państwie, to w tym momencie realizujemy na zasadzie demokracji i wyborów, które się dzieją raz na 4 lata. I to nie oznacza, że prezydent nie może podjąć samodzielnie decyzji w momencie, gdy jest kryzysowa sytuacja. Czyli ten zespół strażaków, on może być turkusowym zespołem, ale w pewnym momencie oni muszą też, jak się dzieje pożar, też mogą mieć jednego, który tym wszystkim zarządza, tak? Ugosić ten pożar w taki tradycyjnym modelu, w którym na samej górze jest jeden, który decyduje, kto ma gdzie stać, ponieważ wtedy pewnie jest to skuteczniejsze. Tak? Także generalnie powiem, że jest to możliwe, tylko że wtedy w różnych momentach stosujemy różne metody zarządzania, a tak jakby ten turkusowy jest ten, którym trzeba się po prostu nauczyć i w różnych momentach on się może nawet strażakom przydać. A urzędy? Urzędy również. Jest w książce przedostatni rozdział przykład ministerstwa w Belgii, gdzie właśnie dobry przykład takiego odejścia od metody kija i marchewki, nakazów i kontroli. Jeden z ministrów dał pozwolenie na to, żeby ludzie pracowali z domu i się okazało, że z najgorszego ministerstwa,
takie, które miały najgorsze opinie u obywateli, potrafił zrobić najlepszy, gdzie ludzie najbardziej się starali, najbardziej byli zaangażowani i mieli też najlepszy wynik finansowy. Także to jest, dla mnie jest to możliwe, tak? I w książce, jak przeczytacie moją historię ze szpitala, ja wierzę, że nasze szpitale się zmienią. Szanowni Państwo, teraz jest czas dla Was, więc zapraszam. Słuchajcie, ja chyba z tydzień temu, nie wiem, w którejś z gazet tych kolorowych, tygodniowych, przeczytałem o czymś, co podobnie jak tu kosowe organizacje, no przenicowują paradygmat zarządzania i tak przez pierwszy moment to jest dziwne, ale potem okazuje się, że jest możliwe. Na temat demokracji, którą my teraz w Polsce szczególnie przeżywamy, jak ona się potwornie dewaluuje. To, co obserwujemy, to ja półtora roku temu przyszedłem na LinkedIna, bo już miałem dosyć Facebooka i tego targania się po szczękach. I znalazłem ciekawą rzecz, taką podobną do tego, o czym mówimy z Turkusia. Chciałem wam pokazać, że w tej chwili, można powiedzieć, demokracja wyemanowała z siebie takie narzędzie, że głosują na temat najważniejszych spraw w państwie 100 przypadkowo wylosowanych obywateli. Jak ja to przeczytałem w pierwszym momencie, to mi szczęka opadła. Jak to? Ale po chwili myślę sobie tak, no jeżeli większość ludzi ma średnie wykształcenie, to w tej setce takich totalnych głąbów będzie 2, 3, 4. A co się okazuje? Jak on jest wylosowany i on wie, że on nie walczy o następną elekcję, on nie podlizuje się, to on myśli naprawdę odpowiedzialnie. Bo on wie, że ma jest 36 milionów ludzi, on miał tylko raz w życiu taką szansę, pewnie drugi raz mu się nie trafi. I dobiera sobie dowolnych ekspertów, jakie chce i tam przez ileś tam sobot się spotykają i wypracowują. I to też jest złamanie, bo jak ja widzę, w którą stronę to u nas idzie, to jestem po prostu przerażony, nie? I wiesz, oczywiście każdy siedzi w swojej bańce informacyjnej, ja w swojej, tamci w swojej, ci w swojej. A okazuje się, że są rozwiązania, które łamią te dotychczasowe, tak jak tutaj hierarchia ileś tam tysięcy lat, tak samo demokracja, się okazuje, że się po prostu no, zdemoralizowała i koniec kropka, nie? No, bo widzimy, co się dzieje. Więc tutaj chciałem wam porzucić taki temat, żebyście też się temu przyjrzeli. Tak, mnie jako pytanie, bardziej jako takie podzielenie się no, takim trochę zdziwieniem kogoś, kto zarządza ileś lat i okazuje się, że te nowe metody wchodzą nie tylko w biznesie, ale również w życiu społecznym. To ja może bym jedynie tak skomentował, że po pierwsze trzeba patrzeć na Turkus jako model organizacyjny. To nie jest, myślę, że wiele osób sobie myśli, że Turkus to jest coś takiego fajnego, przyjemnego i to tak, od tak będzie działało i nie trzeba nic z tym robić. Po prostu niech każdy robi to, co chce, to wtedy to będzie turkusowa organizacja. To nie jest prawda, to jest model organizacyjny i go też trzeba przemyśleć. Trzeba też zastanowić się zespołem, jak on ma funkcjonować. Ale myślę, że jego podstawą jest to, że ludzie w tych organizacjach biorą na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. I to jest, myślę, lekarstwo na bardzo wiele bolączek. Jeżeli osoba może podejmować decyzję, ale wie, że ponosi za nią odpowiedzialność, to podejmuje tę decyzję zdecydowanie bardziej rozsądnie i odpowiedzialnie, bo no wie, że jakie są konsekwencje podjęcia złej decyzji, że ona będzie odpowiedzialna za naprawienie tej sytuacji. Myślę, że temat właśnie podejmowania decyzji i taki krótki case study jest opisany w książce Marka na podstawie tego, co u nas się zadziało, tylko mogę zdradzić, że tak jakby mogło się wydawać, że daliśmy zespołowi no, świetne narzędzia do podejmowania decyzji, no bo płaska struktura organizacyjna, całkowita transparentność. Okazuje się, że i to też jeden z takich efektów ubocznych, u nas w firmie przestały być podejmowane jakiekolwiek decyzje, bo zespół poczuł, że jest odpowiedzialny, w związku z tym naturalne dla niego było to, okej, teraz skoro nie ma przełożonych, nie mogę ich pytać o zdanie, to jeżeli mają podjąć decyzję, mają być odpowiedzialny, to może ja nie będę podejmować decyzji, bo po co mam brać tę odpowiedzialność? I to jest rzecz, na którą też potrzeba bardzo dużo czasu w Turkusie, żeby zespół się nauczył. Mogę podejmować decyzje, ale także biorę na siebie odpowiedzialność za te decyzje. A z kolei przełożeni muszą się nauczyć, że wspierają zespół w tych decyzjach i nawet jak się wydarzy coś, decyzja nie zostanie podjęta jakaś najlepsza, to zawsze wspieramy zespół, żeby zespół miał całkowite oparcie w tym szefie i to, co wspominałeś o takim właśnie rola tego nowego szefa, tego lidera, to jest osoba, która krąży wokół zespołu, wspomaga, jeżeli jest proszona, pomaga dotrzeć do sedna problemu, ale nie jest osobą, która bierze na siebie odpowiedzialność za daną decyzję
i tym samym nie zwalnia pracownika z tej odpowiedzialności i rozsądnego zachowania. Ja chciałbym zapytać o kwestię struktury własnościowej w firmach i ich wpływ na możliwość funkcjonowania takich firm. To znaczy, czy jak szeroki jest rozrzut, bo może być jeden właściciel w firmie, może być struktura, która składa się z wielu właścicieli. Jaki to ma wpływ na możliwość powstawania tego rodzaju organizacji turkusowych? Niekoniecznie struktura własnościowa jest powiązana z turkusem, ponieważ są takie firmy turkusowe, które są cały czas własnością właściciela, a mimo wszystko są turkusowymi organizacjami, albo są też takie, w którym rzeczywiście, i to jest częstsza tendencja, że właściciele w pewnym momencie zaczynają dzielić się tak jakby udziałami, coraz więcej gdzieś tam pracownicy mają udziałów do Extreme. Taka najciekawsza firma to jest firma CRISP-DNA w Szwecji, w której każdy z udziałowców, każdy z pracowników, którzy pracuje dla firmy, to jest firma konsultingowa, ma udziały, ale jemu nie zależy na tym, żeby ta firma zarabiała, tylko im wszystkim zależy na tym, żeby byli szczęśliwi w pierwszej kolejności i żeby każdy z nich zarabiał jak najwięcej, a im firma ma mniej tak jakby wartości, tym jest lepiej. Także to jest CRISP-DNA, to też jest właśnie z tej branży takiej software'owej, zupełnie open source'owy biznes. Nawet można wejść na ich stronę, ściągnąć sobie pliki, zrobić dokładnie taki sam model, jaki oni mają. Także tutaj są różne modele, aczkolwiek rzeczywiście gdzieś idzie bardziej w tym kierunku, że rzeczywiście te udziały, albo szefowie, właściciele się dzielą udziałami, albo dzielą się corocznie udziałami, czyli zyski są dzielone na wszystkich pracowników, albo rzeczywiście gdzieś tam każdy dostaje część udziałów. Nie wiem, czy Janku potwierdzisz, czy coś innego dodasz? No ja dopiero się uczę o innych organizacjach turkusowych, bo dzięki takim osobom jak Marek tak naprawdę się dowiaduję, że takie organizacje istnieją i to jest fascynujące, że właśnie można spotkać osoby, które jakoś oddolnie czuły i wprowadzały ten model organizacyjny i nagle się okazuje, że no, super się rozumiemy, no bo właśnie mają za sobą parę lat prób i błędów wprowadzania troszeczkę pod prąd takiego modelu organizacyjnego. Jeśli chodzi o strukturę własnościową u nas w firmie, to jest trzech właścicieli. Do tej pory nie nastąpiło rozdrobnienie udziałów, ale zespół partycypuje w zyskach całej firmy. Jest to skorelowane ze stażem pracy w firmie. Chodzi o to, myślę, że to jest troszeczkę takie przeciwieństwo do dużych organizacji, gdzie często pracownicy skaczą z firmy do firmy, a często starych pracowników z dużym stażem, w sensie starych stażem, zastępuje się nieskończoną ilością studentów. My wychodzimy z założenia, że pracownik, który jest związany z organizacją bardzo długo, jest dla niej niezwykle wartościową osobą, bo on zna DNA firmy, wie jak podejmować decyzje, potrafi wdrożyć nowe osoby, co więcej dużo lepiej podejmuje decyzje. Ale problem jest z kolei taki, że no wiadomo, jak ktoś dołącza do firmy, to jego wynagrodzenie rośnie do jakiegoś momentu, no ale w pewnym momencie jest jakiś sufit. I naszym sposobem właśnie rozwiązania tego problemu jest partycypacja w zyskach firmy, ale w zależności od stażu. Im dłużej ktoś pracuje, tym większy ma udział w tej kwocie, która jest dzielona na koniec roku na cały zespół. To ja mam dwa pytania do pana Marka. Czy z pana doradztwa korzystają tylko przedsiębiorstwa prywatne, czy też publiczne? Jeśli korzystają publiczne, to bym chciała, żeby pan rozwinął to, w jakim stopniu, kto i dlaczego, czego potrzebują. A do pana mam pytanie króciutkie, a jakie jest wyzwanie największe, przed którym pana firma stoi, w takim sensie pozytywnym i negatywnym? Znaczy nie chcę tego kwantyfikować, ale wyzwanie no, ma dwa znaczenia zawsze w sobie łączy. Dziękuję.
to chronologicznie odpowiem najpierw na pierwsze pytanie. Ja, akurat jeśli chodzi o, ponieważ ja jeszcze do końca 2017 roku byłem prezesem firmy IGUS, od 2018 jestem na tej nowej drodze i firmie Eco Coach, którą założyłem. I do tej pory nie miałem żadnego klienta z takiego sektora publicznego, z takich spółek, nie wiem, Skarbu Państwa albo urzędów. Głównie są to przedsiębiorstwa małe, średnie. No i w tym momencie to też właśnie ta praca taka często jeden na jeden z prezesem albo z dyrektorem, to też jest taki model, który bardzo dobrze się sprawdza i który stosuje. Częściowo tak, rozumiem, dlaczego tak jest. Rozmawiałem z kilkoma osobami, miałem ileś spotkań. No to nie jest łatwy proces, tak? To też nie jest łatwy proces, to też to, co my robimy, to też jest, to nie jest, że ja wziąłem jakąś usługę, tak jak, nie wiem, podchodzi się do McDonalda, bierze się hamburgera i to jest produkt, usługa, która jest już sprawdzona, tak? To też ja rozpocząłem, założyłem tą firmę i robię tą usługę dzięki swojemu własnemu doświadczeniu, że ja przeprowadziłem transformację kultury organizacyjnej w IGUS-ie, tak? Ja na podstawie tego i na podstawie tego, że praca coacha przy zmianie ludzi jest bardzo zbliżona do pracy z całymi zespołami i z całą organizacją. Ja zresztą tutaj w książce się dzielę takimi moimi narzędziami jak butterfly change, taka zmiana z jednej tożsamości do drugiej tożsamości. Także przyznam szczerze, że to jest też, działam też metodami zwinnymi, czyli że zacząłem od małej usługi i teraz jest kolejna większa, wielokrotnie sprawdzona. Tak, że na przykład teraz mamy warsztaty, w którym w sobotę zaczynamy od takiego warsztatu jak testowanie turkusowego samozarządzania. I to jest jedna z takich dobrych metod na to, żeby sobie zobaczyć, czym jest to samozarządzanie, ponieważ dużo możemy tutaj mówić z Jankiem, natomiast tak naprawdę to trzeba przetestować. I model warsztatów, który teraz oferuje, to jest coś takiego, że przez kilka godzin można sobie stworzyć firmę, można wejść na konkretne role menadżera, księgowej, sprzedawcy i przetestować sobie takie trzy kluczowe rodzaje spotkań, które prowadzają do samoorganizacji, czyli spotkania dzienne, które najczęściej mają zespoły w turkusie, spotkania tygodniowe i spotkania takie strategiczne, które się zdarzają raz na jakiś czas. I w momencie, gdy ludzie to przetestują, to wtedy bardziej wiedzą, czym tak naprawdę jest to zarządzanie i czy oni w to chcą wejść, czy nie. Także tak to. Tak, to pierwsze pytanie, mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałem. A ja w takim razie zaadresuję drugie pytanie, czyli dotyczące wyzwań. Prowadzenie w ogóle firmy jest wyzwaniem, bo jest to organizacja, która łączy ludzi w sobie. W naszym przypadku jesteśmy organizacją, która dość intensywnie rośnie. Tak jak wspominałem, mając 20 osób w firmie, zidentyfikowaliśmy, że coś nam nie działa, musimy się przeorganizować i dokonaliśmy tej transformacji, która się okazała turkusową. I dalej rośniemy, no bo jest już nas 60 osób, niewykluczone, że do końca roku będzie nas koło 70 i to powoduje dużą ilość wyzwań. Jak nowe osoby dołączyć do naszego zespołu, żeby przekazać im tę kulturę organizacyjną i żeby one mogły zacząć w niej funkcjonować. Jak zrobić, żeby też nie powstało coś takiego, że są osoby, które są dłużej w organizacji i w związku z tym nagle mają jakiś silniejszy wpływ na organizację niż te osoby, które są nowe, dopiero co dołączyły. Więc myślę, że my podchodzimy cały czas agile'owo do kultury organizacyjnej. Obserwujemy, co się dzieje, robimy sobie retrospekcję raz na kwartał, identyfikujemy, co nam nie działa w organizacji i poszukujemy jakichś rozwiązań. Bardzo możliwe, że jakoś zaczerpniemy z holakracji sposób zorganizowania nas jako trochę większej organizacji i będziemy czerpać z jakichś innych inspiracji, właśnie między innymi czytając takie książki, żeby podpatrzeć, co innym się sprawdziło i jak to jest w większej organizacji.
bo nikt z nas nie pracował czy nie zarządzał większą organizacją, więc my nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Na pewno wiemy, że będzie inaczej, jesteśmy na to otwarci, ale myślę, że wartości, wokół których się skupiamy, to znaczy jestem przekonany, że wartości pozostaną te same, tylko wyzwanie będzie, jak przeorganizować firmę, żeby właśnie nie utracić tego. Jednym ze sposobów chociażby jest, tylko szybko nadmienię, bardzo intensywnie informujemy o tym, jakiego typu jesteśmy organizacją, żeby osoby, które do nas dołączają do zespołu, już były świadome, że u nas nie będzie tak, że będziesz miał przełożonego, który będzie ci mówił, co masz robić. To nie będzie ktoś ci mówił, na jakim sprzęcie pracujesz, ile monitorów potrzebujesz do pracy, na jakie szkolenie możesz jechać. Wydaliśmy też własnego e-booka dla nowych pracowników, gdzie właśnie pokazujemy, z czym tę naszą kulturę organizacji, jak to wygląda na co dzień tak naprawdę, co rozumiemy pod tymi wartościami, to, że jesteśmy płaską organizacją, co to znaczy, że jesteśmy firmą całkowicie zdalną, jak to się pracuje. I edukujemy rynek potencjalnych kandydatów, żeby ten szok związany z dołączeniem do tego typu organizacji zniwelować i także stres, który na pewno towarzyszy przy zmianie pracy. I myślę, że to jest jeden ze sposobów, w który się angażujemy i jedno z rozwiązań, które tutaj widzimy, żeby właśnie to wyzwanie związane z bardzo intensywnym rośnięciem no, nie miało jakiegoś negatywnego wpływu na kulturę organizacyjną. Czy są pytania jeszcze? Tam dwie ręce. Ja też dodam jeszcze do tego, co Janek powiedział i jeszcze raz dziękuję za to, że się cały czas dzielicie swoimi doświadczeniami, że oprócz firmy Janka w książce w rozdziale 6 znajdziecie 5 kolejnych różnych firm, niekoniecznie tylko programistycznych. Tam jest biuro tłumaczeń, których dwójka właścicieli wyjechało na 6 miesięcy do Azji i firma bardzo dobrze się rozwijała. Znajdziecie właściciela kilku startupów, który też takim modelem rozwija swoje firmy, także zachęcam do zapoznania się z tym rozdziałem 6, bo tak samo jak tutaj Janek mówi ciekawe rzeczy, każdy z nich pokazuje trochę inną drogę dochodzenia prawie praktycznie do tego samego. Zapraszamy. O tych warsztatach, tak ktoś ma ochotę, zapraszam do mnie, bo jestem organizatorem. Natomiast mam pytanie, czy jest wskaźnik turkusowości, czy jest checklista, żeby stwierdzić, która firma jest na jakim poziomie turkusowa, i jaki kolejny krok ona musi podjąć, żeby być tą turkusową? Gdzie my jesteśmy, gdzie powinniśmy być? I czy w ogóle jest coś takiego jak ten wskaźnik turkusowości, checklista jakaś tak? Co to? Generalnie kolor turkus powstał na podstawie takiej metody Spiral Dynamics, dynamika spiralna, i stąd się wzięła ta nazwa. I to jest 30 lat badań profesora Clark W. Gravesa w Stanach Zjednoczonych, żeby określić, jaki jest poziom świadomości człowieka. On był profesorem psychologii, wykładał różne historie i różne teorie psychologiczne, które są często skrajne, bo jedni mówią, że wszyscy są chorzy, tylko niezdiagnozowani, inni, że wszyscy mają niesamowite możliwości. I on dostawał pytanie na koniec swoich zajęć od studentów, no dobrze, panie profesorze, ale której my tej jednej teorii mamy się trzymać? I on nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie był w stanie powiedzieć, okej, jest ta jedna teoria, której się trzymajcie. I on stwierdził, że przeprowadzi badanie, właśnie zadając ludziom stosunkowo proste pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? I zaczął dostawać odpowiedzi. I te odpowiedzi mu się ułożyły właśnie w pewne kategorie i później jego następcy stworzyli tego model kolorów, czyli mamy model kolorów świadomości, który tak naprawdę Frédéric Laloux zaczerpnął z tego modelu po to, żeby powiedzieć, okej, ta firma jest turkusowa, ta firma jest inna. Ja między innymi pracuję z moimi klientami na bazie tego modelu Spiral Dynamics. Jest taki model badania poziomu świadomości Value Match.
I to jest jeden z możliwości zbadania tak jakby swojego poziomu świadomości, na jakim ja jestem, w jakim, jaki mi dla mnie jest najbliższy, ale to jest poziomy świadomości ludzi. Natomiast to, o co pytałeś, to jest kultura organizacyjna. I może nie do końca jest takie jedno narzędzie, które by powiedziało, ok, ta kultura organizacyjna jest na takim poziomie, akurat turkusu, ale jest ileś narzędzi, które bada kulturę organizacyjną. Ja między innymi wrzuciłem tam takie narzędzie jak Q26 w jednym z rozdziałów, który rzeczywiście później efekt jest taki, żeby to skorelować z kolorami, które są tutaj opisane. Natomiast jest ileś różnych narzędzi badania kultury organizacyjnej i stwierdzenia, na jakim poziomie ona jest. Prosimy o pytanie. Tak, coś jeszcze. Panie Marku, mam dwa pytania. To mój przyjaciel z podstawówki także. Jedno, które pan nie prosił, żebym zadał, ale zgubiłem po drodze, więc zadam inne pytanie, a mianowicie, czy w korporacji jest sens w ogóle próbować implementować turkus? Czy jest warto próbować taką być wysepką, czy nie? Drugie pytanie. W młodości był pan zadziorny, zadymiarz. Pan się zmienił, złagodniał. Moje pytanie jest takie, czy w tej transformacji turkusowej osobowość też musi się zmienić? Czy można pozostać takim, jak się było kiedyś, a jednak tą transformację przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję, Stachu, za to pytanie. Nie umawialiśmy się. oczywiście, że tak. Także chyba się spóźniłeś trochę, bo wcześniej odpowiadałem na to pytanie. Rzeczywiście ja wierzę, że każda organizacja, gdzieś tam można tą transformację zrobić i nawet z jakiegoś małego elementu rozpocząć i to przeprowadzić. Oczywiście najbardziej skuteczne są wtedy, jeśli ten sam prezes na samej górze to zatwierdzi. Mamy rzeczywiście dobrze dokumentowany case dużej firmy niemieckiej, w której rzeczywiście ja zrobiłem z nimi warsztat dla zarządu, ale tam nie było prezesa. No i niestety ten proces idzie, ludzie rzeczywiście mają coraz więcej wolności zaangażowania na tym poziomie takim poniżej prezesa, ale jednak to nie idzie dalej. A propos drugiego pytania, no to rzeczywiście zmiana następuje i no to jest to, że my idziemy, zarówno my jako ludzie, jak i cały świat, w kierunku takiej coraz większej kompleksowości. Tak, ja miałem jakieś zdolności wtedy, jak byliśmy razem w podstawówce, ale teraz mam znacznie więcej. Niekoniecznie te wszystkie zapomniałem, czy jestem bogatszy o te doświadczenia. Ciężko by mi było niektóre odebrać, niektóre one są gdzieś tam głęboko zakopane. Te rzeczy, które ty wiesz, a co może niekoniecznie inni ludzie powinni wiedzieć. To też wiem, że już bym ich nigdy więcej nie zrobił, bo to są jakieś głupoty młodości i też o nich piszę, także ja akurat ten rozdział trzeci naprawdę dość otwarcie podszedłem i o wszystkich swoich wpadkach też pisałem, bo ja wyszedłem z założenia tego, że też po to my mamy to pismo i po to piszą ludzie książki, żebyśmy kolejne pokolenia już zostawiali z kolejną nauką, żeby nie popełniali tych samych błędów, które myśmy popełnili. Dlatego ja też otwarcie piszę o swoich błędach młodości i o tym, że pewnych rzeczy się nauczyłem, no i po to też może ktoś z tego będzie czerpał, przynajmniej mam nadzieję. Jeśli można ad vocem. Tutaj padło też pytanie, czy korporacje mogą być turkusowe. Ja myślę, że warto wyjść przede wszystkim od tego, jaki jest sens istnienia organizacji. I trzeba zrozumieć, po co organizacje istnieją i po co dana organizacja istnieje i jaki cel realizuje. I myślę, że jeżeli jest nastawienie twardo na zyski i dowiezienie jakiegoś realizacji budżetu w jakiejś kadencji, no to pewnie inaczej musi być realizowana strategia firmy. Jeżeli jest organizacja, która stawia w centrum pracownika, zespół i uważa, że poprzez rozwój tych pracowników organizacja się rozwinie, to zupełnie inaczej wygląda współpraca w takiej organizacji, sposób zarządzania, ale także sposób podejmowania decyzji. Więc ja bym
jestem bardzo ostrożny przy krytykowaniu innych organizacji, które sobie świetnie dają radę na rynku, istnieją naprawdę wiele lat i przetrwały pewnie nie jeden kryzys, ale przede wszystkim stawiałbym, jaki one mają sens istnienia. Bo jeżeli ten sens istnienia nie pokrywa się z tym, o czym mówi Turkus, to no naprawdę to może być bardzo ciężkie do zrealizowania, jeżeli w ogóle możliwe. Dlatego myślę, że powstają inne organizacje, które w kontrze troszeczkę próbują innego modelu zarządzania, ale to także nie jest, że to jest jedyny, uważam, jakby to powiedzieć, że Turkus nie powinien być sam w sobie jakimś takim celem. Celem powinno być dostrzeżenie, że jesteśmy ludźmi i powinniśmy siebie szanować współpracując i że każdy z nas ma olbrzymi potencjał i warto pozwolić ludziom ten potencjał wykorzystać i że to nas doprowadzi do jakiegoś dużo lepszego rozwiązania i także zdobycia jakiejś przewagi konkurencyjnej. A nie, że idziemy ślepo Turkus, bo dzisiaj to jest modne. Za chwilę słowo Turkus pewnie przestanie być modne, no i co, będziemy znowu zmieniać organizację, bo jakaś moda jest? Nie, zastanówmy się, z kim współpracujemy, jakie mamy rzeczywiste problemy do rozwiązania i poszukajmy, czy w Turkusie nie ma przypadkiem odpowiedzi na te problemy. I może zacznijmy od tego, zidentyfikujmy, co jest jakimś blokerem, czy ja jako lider organizacji pozwalam ludziom się rozwijać, pozwalam im brać odpowiedzialność, czy pozwalam im być samodzielnymi. I myślę, że bardziej idźmy w tę stronę, niż że teraz wszyscy musimy być Turkusowi, bo teraz jest taka moda, no bo to może, naprawdę to jest praca na żywym organizmie, to są, w firmach pracują ludzie, oni mają własne historie. No i nie możemy ich zaszantażować tak z dnia na dzień. W tym sezonie Turkus. To ja proponuję jeszcze dwa pytania z sali i później będzie czas na rozmowy kuluarowe. Ja mam dwa pytania. Słychać mnie? Słychać, tak. Wątpliwości. Wątpliwość numer jeden. No dobrze. To, co państwo, panowie przedstawialiście, była mowa o organizacjach, w których pracownicy są na mniej więcej równym czy wyższym poziomie wykształcenia czy świadomości. A co w sytuacji, kiedy mamy sytuację, firmę, która jest bardzo hierarchiczna, gdzie są ludzie, załóżmy budowa dróg, są robotnicy, którzy pracują z łopatą, są ludzie, inżynierowie, którzy to wszystko zbudowali. Ludzie na tym najniższym poziomie nie bardzo nawet rozumieją cały proces, czy trudno im poznać cały proces i mają podejmować decyzje. Więc jak w takiej sytuacji to może zagrać? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie, mam wątpliwości, jeśli chodzi o formę własności firmy, szczególnie w naszym systemie prawnym, bo jeżeli mówimy o firmie, gdzie jest jeden właściciel, działalność gospodarcza, to jest osoba, która ponosi całą odpowiedzialność za wszystko, co się stanie. Czyli jeżeli taka osoba na jakimś tam poziomie podejmie decyzję, która doprowadzi, załóżmy, do wypadku, to ostateczną odpowiedzialność będzie ponosił właściciel. Zgadzam, absolutnie jest tak, że rzeczywiście właściciel firmy czy zarząd jest odpowiedzialny za to i to tylko kwestia, myślę, jest taka, czy rzeczywiście właściciel angażując się, jest w stanie po pierwsze angażować się w każdy proces i czy jest w stanie podjąć najlepszą decyzję, nie będąc zaangażowany chociażby, nie wiem, na przykład w obsługę klienta. Ja wychodzę z założenia, że ludzie podejmują bardzo złożone i odważne decyzje w swoim życiu, które mają konsekwencje na wiele, wiele lat. To jest decyzja o wzięciu kredytu na bardzo dużą kwotę, żeby kupić mieszkanie. To jest decyzja o założeniu rodziny. I zastanawiałem się, jakie decyzje u nas w firmie są podejmowane. I to są decyzje typu, a czy mogę pojechać na szkolenie, które tam kosztuje, nie wiem, 500 zł, 1000 zł. No to jeżeli ktoś bierze kredyt na, nie wiem, na 200 tysięcy, na 500 000, na 30 lat, zakłada rodzinę, to jest dużo bardziej decyzja złożona, kompleksowa,
niż podejmowanie decyzji, czy mogę pojechać na urlop, czy mogę kupić sprzęt, czy nie wiem, czy powinienem zmienić projekt. Naprawdę tak mi się wydaje, że w organizacjach, przynajmniej w swojej, nie dostrzegam, żeby było na tyle dużo złożonych decyzji, żeby kogoś to mogło przerastać. Oczywiście my mamy pewne sposoby podejmowania decyzji i w przypadku decyzji strategicznych, chociażby dotyczących wynagrodzenia w całej firmie, to nie jest tak, że jedna osoba przychodzi i mówi, okej, to teraz zmieniamy system wynagrodzeń i teraz wszyscy będą zarabiać tak, jak mi się wymyśliło, tylko zawiązuje się wtedy grupy robocze i taka osoba nie jest jedyną osobą, która uczestniczy w identyfikacji przede wszystkim problemu, szukaniu rozwiązań i rekomendacji danego rozwiązania reszcie zespołu do podjęcia decyzji. Tak samo jest ten case w książce opisany, że u nas zespół się wycofał z podejmowania decyzji w momencie dania mu takiej możliwości. W związku z tym ja bym bardzo nie bał się, że ludzie mają jakieś autodestrukcyjne sposoby i dążą do zniszczenia samych siebie i przy okazji całego swojego otoczenia. Wręcz wycofują się z podejmowania decyzji, bo zdają sobie sprawę, że ponoszą za nie odpowiedzialność. I chciałbym się odnieść też do tego właśnie co do wykształcenia ludzi. Znowu myślę, że tutaj per analogia, że ludzie w swoim prywatnym życiu podejmują bardzo dużo złożonych decyzji. I w książce jest podany przykład, czy odnosik jest do firmy The Morningstar. Nie wiem, czy pan słyszał na poprzedniej części wykładu, ale to jest firma zajmująca się przetwórstwem pomidorów. To są pracownicy sezonowi, którzy zbierają pomidory, a firma później je przetwarza na jakieś ketchupy, sosy i tak dalej. Tam nie ma ludzi z wyższym wykształceniem, bądź nie wiem, czy są ludzie nawet ze średnim wykształceniem, którzy pracują. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to są eksperci. Oni wiedzą, jak zbierać na przykład te przysłowiowe pomidory. Oni wiedzą, jak zorganizować sobie proces. Czy bardziej będzie wydajne, że 10 osób będzie zbierało ręcznie pomidory, czy może lepiej jest zatrudnić jednego, kupić maszynę, która zastąpi 10 osób i będzie dużo sprawniej te pomidory zbierała. Ludzie na swoich stanowiskach są ekspertami. Tak samo nikt nie oczekuje od pracownika budującego drogi, że on będzie architektem, że on będzie wyznaczał, obliczał, czy wiadukt powinien być mieć taką czy inną nośność. Ale on może być ekspertem na przykład od tego, że będzie wiedział, jak zorganizować pracę na swoim odcinku, czy lepiej posługiwać się szuflą, czy lepiej wywrotką, czy lepiej wykonywać pracę w ciągu dnia, czy w nocy, bo on realnie tę pracę wykonuje i on jest ekspertem w tym obszarze. Ja do tego drugiego pana pytania, do pierwszego a propos tego wpływu kultury organizacyjnej jednej na drugą i tego poziomu wykształcenia. Odpowiem tak, bodajże cytując Ernesta Hemingwaya, nie jesteśmy samotną wyspą na oceanie. I moje doświadczenie jest takie, może tutaj trochę się nie zgodzę z Jankiem, że ja zakładałem jedną firmę w Rosji, będąc w Igusie, byłem dyrektorem generalnym, który otwierał firmę w Rosji. Ja już wtedy słyszałem na temat turkusowych organizacji, miałem duże doświadczenie, jak zarządzać w taki sposób, żeby ludzie się angażowali. I niestety w Rosji mi się nie udało postawić takiej firmy, ze względu na to, że otoczenie, które było, wpłynęło niestety na to, że jeśli dookoła są ludzie, którzy korumpują, którzy nie działają uczciwie, to my będąc taką, no nie jesteśmy samotną wyspą na oceanie, wpływamy, to jest ekosystem, my wpływamy na nich, oni wpływają na nas. I jestem też doktorantem na studiach zarządzania i tutaj profesorowie się na ten temat dzielą. Jedni mówią, kultury organizacyjnej firmy nie można zmienić, inni mówią, kulturę organizacyjną można zmienić. Ja ze swojego doświadczenia z Igusa w Polsce wiem, że ją można zmienić, ale to też to, co jest dookoła, to, że Morningstar jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie są standardy przedsiębiorczości, edukacji są znacznie wyższe niż w innych krajach, to wpływa na to, że takie modele tam się też mogą łatwiej sprawdzać. Ale jest druga strona tego wszystkiego, tak, że my, na przykład to, co Janek robi, to, co ja robię, my w pewien sposób też wpływamy na to otoczenie.
Tak? Czyli jakbyśmy powiedzieli, nie, nic się nie da zrobić, my to tutaj otoczenie nas, brak ludzi, ludzie niewyedukowani, my nie będziemy tego próbowali, no to wtedy my na to wpłyniemy, my nie wpłyniemy w taki sposób, że coś się zmieni. Tak? Czyli tutaj warto na pewno dbać o to, jakie jest otoczenie i tutaj stopniowy proces edukacji, zwiększania świadomości wpływa na to, że zmienimy przynajmniej ten mały element, nie wiem, jednego naszego zespołu w naszej firmie, może całej organizacji i później się okaże, że ci ludzie zaczną swoje praktyki z domu, co zarówno ja mogę potwierdzić od całego mojego zespołu, który rósł razem ze mną od 7 osób do 100, że oni później mówili, oni sami się stawali bardziej odpowiedzialnymi ludźmi w domu, stawali, podejmowali, lepsi byli dla swoich żon, dla swoich dzieci, tak, to jest proces, który zmienia nie tylko ich samych organizacji, ale który wpływa też na otoczenie. Nie wiem, czy z tym się zgodzisz i czy taki proces zauważasz u siebie. Znaczy zgadzam się, że na pewno otoczenie nie jest obojętne, bo każdy z nas wyrósł w jakimś otoczeniu i pewnie jesteśmy przyzwyczajeni do otoczenia, gdzie nie jesteśmy oduczeni brania odpowiedzialności za to, co robimy. Wręcz przeciwnie, jesteśmy uczeni, często niestety to jest bardzo złą praktyką, że musimy szukać, potrzebujemy na przykład na wszystko papier, żeby, no to zresztą widać w urzędach, tak? Na wszystko musi być papier, nie można nic nikomu zaufać, trzeba założyć, że ktoś ma złe intencje. Jeżeli rzeczywiście wyrastamy w takim otoczeniu, to może nam trudno być uwierzyć w to, że możemy komuś zaufać i że ktoś może czuć się odpowiedzialny za to, co robi. I myślę, że to jest olbrzymia praca, zwłaszcza w większych organizacjach, żeby pokazać, że ufamy ludziom, że dajemy im wolność, ale oczekujemy tej odpowiedzialności, że to nie będzie teraz tak, że na przykład, nie wiem, na wszystko musi być e-mail, tak, albo musi być, żeby było potwierdzenie, żeby jak coś będzie nie tak, to my będziemy mieli jakiś sposób, który nas wybroni przed tą negatywną sytuacją. Tylko naprawdę jesteśmy w stanie na przykład dogadać się ustnie i wziąć za to odpowiedzialność, że za te ustalenia, które podjęliśmy ustnie, bierzemy odpowiedzialność. Zapraszam do ostatniego pytania. Ja mam takie pytanie dotyczące trochę jakby zaufania i trochę dotyczące kultury organizacji. Załóżmy, że jest na przykład jakaś duża firma z taką wyraźną strukturą, hierarchią. No i jak wiadomo, w takich firmach jest duże pole do jakichś tam, nie wiem, nadużyć. Czasami głowa nie wie, co robią ręce i odwrotnie. No i jeżeli chcemy w tym momencie zmienić taką strukturę w turkus, to jakby trzeba takiej może, można powiedzieć, spowiedzi, że nagle wszystko odkrywamy, nie ma jakichś takich barier komunikacyjnych, no i nagle się okazuje, że tutaj prezes ma coś za uszami, kierownik jakieś tam własne lody kręcił. I moje pytanie jest, jak w praktyce jakby taka transformacja może wyglądać pod względem jakby ujawniania jakichś tam różnych niewygodnych informacji? Okej. To ja może odpowiem, bo to jest konkretny case, których mam kilka, a tutaj posłużę się tym stojakiem, który ma taki kształt trochę piramidy. Ja najczęściej, jak rozmawiamy na temat wdrażania samozarządzania do organizacji, to najczęściej jestem zapraszany przez tego człowieka, ponieważ może nawet niekoniecznie, że to jest turkus, ale chciałbym, żeby ten człowiek, czyli prezes, właściciel firmy mówi, ja chciałbym, żeby oni się bardziej angażowali, żeby robili więcej, żeby, w sumie mam wrażenie, że im tak bardzo nie zależy jak mi, ja siedzę tutaj po nocach czasami, a oni kończą o godzinie 16, idą do domu. No i ja na samym początku jak najbardziej wysłuchuję jego i od tego zaczynam całą współpracę, czyli tej osoby, która jest na samej górze. Natomiast później schodzę tak jakby w drugim etapie na to, żeby wysłuchać, jaka jest ta kultura organizacyjna w rzeczywistości na samym dole, czyli rozmawiam z tymi ludźmi na samym dole i to, co najczęściej zauważam, tak jakbyśmy tutaj do tej szklanki nalali trochę wody i trochę oliwy, to jest to, że to będą niepołączone dwa systemy ze sobą. Oliwa u góry, woda na dole. Tak to najczęściej wygląda w tradycyjnych organizacjach. Ja tutaj widzę jeden zestaw problemów, że
tamci nie chce im się, nie pracują, szybko wychodzą, 16 godzina, zaraz idą do domu. Natomiast jak rozmawiam z tymi ludźmi na samej dole, to najczęściej słyszę takie historie, że my tutaj odwalamy największą część pracy, my tutaj wszystko robimy, a tamci z góry to oni nawet nigdy tutaj do nas nie zejdą, nigdy z nami nie porozmawiają i problemy, które ja mam, to nawet oni nie wiedzą, bo siedzą przez cały czas na jakichś spotkaniach. I jeśli po takim badaniu zaczynam pracować z nimi, to co występuje, na przykład zaczynamy pracować warsztatowo. Przypuśćmy, zaczynamy wypracowywać wspólne wartości, wracamy sobie do tym, dlaczego, co oni, do czego oni wspólnie dążą, jaka jest ich misja, dlaczego oni robią to, co robią. To organizując te warsztaty, ja właśnie zauważam właśnie te takie dwa niespójne ze sobą systemy, które często jeszcze ze sobą walczą. Tak? Czyli jedna grupka na warsztatach się samoczynnie robi tych kierowników i właścicieli, a drugą grupkę ci ludzie na samym dole tworzą. Tak? No i właśnie oni często by, jeśli ja bym to pozwolił im zrobić, to oni by tutaj ustalili inne cele, inną wizję, tutaj by ustalili inną wizję. Ta moja praca bardziej jako facylitatora, coacha zespołowego polega na tym, żeby ich właśnie, żeby z tych takich dwóch niespójnych systemów stworzyć jeden system jak mleko z wodą. Czyli mieszam ich ze sobą, pozwalam ich współpracować, żeby oni przede wszystkim rozpoczęli komunikację pomiędzy sobą, ponieważ ci ludzie ze sobą nie rozmawiają. Oni tutaj siedzą często u góry we własnym gronie, rozmawiają o swoich problemach. Ci ludzie często na ten temat w ogóle nawet nie wiedzą. Ja tutaj kilka mam historii, które też opisuję w książce, że na przykład jedna dziewczyna mi powiedziała, menadżer średniego szczebla z korporacji, że została ustalona nowa strategia firmy właśnie tutaj gdzieś tam. Prezes razem z zarządem ustalił nową strategię. Ona jako menadżer średniego szczebla chciała się dowiedzieć o tej strategii, zadała pytanie do sekretarki prezesa, jaka jest strategia firmy, a sekretarka odpowiedziała, ty nie możesz mieć do tego dostępu, bo to jest strategia opracowana przez zarząd. Tak? No i to jest taka abstrakcja, że często właśnie ten system i ta struktura hierarchiczna powoduje to, że komunikacja jest tylko jednostronna. Czyli, że często klient, który gdzieś jest na samym dole, coś komunikuje, później ci ludzie poprzez te szczeble się bawią w taki głuchy telefon, że tak naprawdę prezes, on ma naprawdę bardzo dobre intencje, bo ja pracuję z prezesami, to nie są źli ludzie, tak? Tylko, że oni często mają zupełnie inną wiedzę, którą oni mają, niż ci ludzie na samym dole, tak? I ten później on podejmuje decyzje na zupełnie innych danych niż były na samym początku i też ten sam, tak jakby ten głuchy telefon wraca z powrotem z jego decyzją, dlaczego on podjął taką decyzję, jaką podjął, do tego człowieka na samym dole i się okazuje, że to powoduje później frustrację, brak zaangażowania. Także tak to najczęściej wygląda z mojej perspektywy, ale spokojnie właśnie poprzez proces zmiany, czyli poprzez proces połączenia coachingu razem ze szkoleniami zmieniamy to w taki spójny system, w którym ludzie zaczynają razem ze sobą współpracować i tworzyć zmiany. Ja jeśli mógłbym tylko na zakończenie taką anegdotę przytoczyć, ale żeby też pokazać Państwu, jak bardzo to jest realne powiązanie tego modelu organizacyjnego z biznesem i że to rzeczywiście chodzi o prawdziwe pieniądze. Proszę sobie wyobrazić, że wprowadziliśmy w ramach jakiegoś systemu motywacyjnego kwotę, którą każdy z pracowników mógł wykorzystać na sprzęt i szkolenia. Ta kwota była co 2 lata odnawiała się i każdy mógł z niej skorzystać. Po roku funkcjonowania tego systemu zauważyliśmy, że zespół kupuje sprzęt na zapas z wyprzedzeniem i każdy dąży do tego, żeby wydać w całości ten fundusz. Wręcz pojawiły się wnioski o to, żeby podwyższyć kwotę tego limitu, no ponieważ nie starcza pieniędzy, no bo oni jeszcze by chcieli jeszcze więcej, a z drugiej strony zaobserwowaliśmy, że no właśnie, czy sprzęt jest kupowany trochę na zapas, że szkolenie ktoś jedzie, no bo są pieniądze. No i pierwsze rozwiązanie, które przyszło nam do głowy, no to trzeba obniżyć wszystkim kwotę wydatków, no to wtedy wiadomo, że każdy będzie bardziej racjonalnie podejmował decyzję. Podeszliśmy zupełnie z innej strony. Znieśliśmy całkowicie limit
na wydatki na sprzęt i szkolenia. Efekt był taki, że koszty generowane w tym obszarze spadły nam o 60%. Dlaczego? Bo powiedzieliśmy zespołowi, słuchajcie, jesteście całkowicie odpowiedzialni za to, żeby pracować wydajnie. To wy wiecie, co wam jest potrzebne i wy decydujcie o tym. Ale równocześnie też stworzyliśmy narzędzie, jakim jest całkowita transparentność. W związku z tym, jak jeden z kolegów kupił sobie, nie wiem, jakąś szafkę do swojego zdalnego biura, no to cała firma się później z tego śmiała przez długie miesiące i wszyscy się nauczyli, że no jednak trzeba inwestować w coś, co nam jest przydatne do pracy. Nie dlatego, że nie można, tylko że rzeczywiście każdy u nas w firmie wie, jak to funkcjonuje osoby zespołu mogą zadać pytanie, słuchaj, czy ty dobrze wydałeś te pieniądze? Bo zdają sobie sprawę, że te pieniądze także są później dzielone pod koniec roku na premię, że te pieniądze, to nie jest tak, że każdy się nachapie, ile chce nachapać do kieszeni, tylko że to od tego zależy także kondycja finansowa firmy. I myślę, że druga lekcja jest taka, że właśnie jeżeli nie będziemy traktowali naszego zespołu jak dzieci, że o, słuchaj, tutaj jest limit, tego nie możesz, bo ja tutaj jestem mądrzejszy i ja wiem lepiej, ile ty potrzebujesz pieniędzy wydać, żeby być lepiej przygotowanym, czy bardziej wydajnie pracować. To jeżeli tak będziemy podchodzili do naszego zespołu, to zespół także będzie działał na zasadach takich dziecinnych, tak? No to okej, okay, no skoro ty mi nie ufasz, że ja kupię sobie to, co potrzebuję, no to ja będę wydawać cały limit w takim razie, no bo tak mi dałeś, no to tak wykorzystam. I to myślę, że bardzo fajnie obrazuje, że trzeba zmienić sposób myślenia. Trzeba zacząć swój zespół traktować jak ludzi dorosłych i odpowiedzialnych. I wtedy ten zespół takim się staje. Trzeba też to oprzeć na zaufaniu, bo to, co ty mówiłeś, to jest dokładnie przykład, który myśmy mieli w Igusie. To była też firma produkcyjna, w Polsce też mielibyśmy produkcję, to myśmy po prostu ufali pracownikom, że to, co oni potrzebują na swoje stanowisko pracy, to oni mogą pobrać z magazynu. Magazynek zupełnie nie był zamykany, tylko każdy mógł sobie pobrać, potrzebuje 4, to bierze 4, potrzebuje 8, to bierze 8. A często w firmach produkcyjnych jest tak, że okay, jest wyznaczony limit, który centralnie jest uśredniony, okay, 8 potrzebują, 2 gubią, no to wszyscy dostają 10. No i każdy jak ma do pobrania 10, no to bierze 10, zamiast brać i wykorzystywać tyle, ile indywidualnie potrzebuje. Także to jest standardowa praktyka, która polega na tym, że w momencie, gdy się ufa ludziom, później oni też ufają i to wraca z powrotem do firmy w postaci mniejszych kosztów, większego zaangażowania. Drodzy Państwo, kończąc tę część i zapraszając oczywiście do podpisywania i rozmów kuluarowych, chcę podsumować w ten sposób. Przykłady są, każda firma jest inna, każda ma inną kulturę, ale szlaki są przetarte, tak? Do zmiany. Do takiej zmiany, jaką dana firma, czy właściciel, czy organizacja chcą przeprowadzić. A ponieważ ktoś już to kiedyś zrobił, napisał książkę, więc można się uczyć od innych. Dlatego serdecznie Państwu dziękuję za to, że przybyliście, za to, że Marek mógł Was gościć, za to, że... Ja dziękuję bardzo ze swojej Jan strony. Przyszedł i też podzieli się swoim doświadczeniem. Bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim Państwu bardzo dziękuję, bo czy warto? Myślę, że warto. Czy łatwo? Nie zawsze, ale warto. Bardzo dziękuję i zapraszam do podpisów. Dziękujemy bardzo.